W dzisiejszych czasach, mimo że branża motoryzacyjna gwałtownie rozwinęła się, to trudno jednak sobie wyobrazić świat bez rowerów. Na szczęście ten rodzaj pojazdu wrócił do łaski. Powstało szereg nowych tras rowerowych, po których poruszać się można całkiem bezpiecznie. Rowerzysta korzystający z takiego środka transportu nie traci czasu na dojazd do pracy oraz przyczynia się do ochrony środowiska. Wszyscy wiemy, że jest to pojazd ekologiczny, bo nie wydziela spalin ani nie powoduje hałasu. W dodatku poprawia się nam kondycja fizyczna. Europejska Federacja Rowerowa przeprowadziła badania, z których wynika, że biorąc pod uwagę wszystkie parametry pojazdu i rowerzysty, na każdy kilometr przejechany rowerem emisja CO2 wynosi 21 gramów, a rowerem elektrycznym 22 gramy, a samochodem 271 gramów. Należy wspomnieć, że rower nie należy do pojazdów wymyślonych w XXI wieku. Na terenie starożytnego Babilonu i Egiptu odnaleziono płaskorzeźby, na których znajdują się pojazdy przypominające rower. Pierwszeństwo wynalezienia roweru dwukołowego w czasach renesansu przypisuje się wybitnemu malarzowi i inżynierowi Leonardo da Vinci, który pozostawił po sobie rysunek pojazdu podobnego do współczesnego roweru. Naszkicowany przez mistrza pojazd ma kierownicę, łańcuch, zębatkę, koła ze szprychami oraz mechanizm korbowy. Rysunek pochodzi z 1493 roku, ale dopiero w latach 70. XX wieku został odnaleziony wśród notatek mistrza. Ze względu na fakt, że pojazd prezentuje rozwiązania techniczne, które zdaniem specjalistów nie były możliwe do wykonania w tamtym czasie, zrodziło się podejrzenie, że prawdopodobnie doszło do fałszerstwa i niektóre elementy ktoś dorysował później. Niestety tego już nie dowiemy, ponieważ rysunek po odnowieniu został zalaminowany i nie można go poddać badaniom. Mimo wątpliwości nikt nie podważa faktu, że pomysł pojazdu zrodził się w głowie genialnego Leonardo da Vinci. Warto też wspomnieć, że pojazd przypominający rower został uwieczony także na witrażu z 1642 roku znajdującym się w kościele w Stoke. Rosjanie natomiast wynalezienie metalowego bicykla przypisują syberyjskiemu Kowalowi, który podobno na koronację cara w 1801 roku przybył właśnie na tym pojeździe. Jednak biorąc pod uwagę wygląd bicykla, znawcy stwierdzili, że ten pojazd nie został wykonany na początku XIX wieku, ale znacznie później, bo w latach 70. 80. XIX wieku i jest kopią jednego z bicykli, które właśnie powstały w tych czasach na terenie Europy Zachodniej. Ale niezaprzeczalnym wynalazcą pierwszego prototypu roweru czterokołowego zrobionego z drewna i napędzonego siłą ludzkich mięśni był Karl von Drais, który w 1813 roku wystąpił z wnioskiem o patent na ten pojazd. Skonstruował on także inny pojazd, a mianowicie rower biegowy dwukołowy, nazwany początkowo biegomaszyną, a z czasem od jego nazwiska drezyną, który również napędzany był siłą ludzkich mięśni. Drezyna została opatentowana w wielu krajach, m.in. we Francji i Stanach Zjednoczonych. Mimo uzyskanego patentu pracował dalej nad udoskonaleniem tejże drezyny. Wynalazł bowiem hamulec z linką, siodełko z regulowaną wysokością oraz licznik odległości. Jako ciekawostkę można podać, że w 1819 roku w Niemczech zorganizowano pierwszy wyścig drezyn na dystansie 10 km. Natomiast pierwszy pojazd z układem napędowym został wynaleziony przez Szkota w roku 1839. Dzięki temu wynalazkowi rowerzysta nie musiał już odpychać się nogami od ziemi. Pojazd opatrzony był w układ napędowy i poruszał się wskutek naprzemiennego ruchu nóg do przodu i do tyłu. Wynalazca przejechał na nim 229 km z prędkością 13 km na godzinę. Pierwszy odnotowany wypadek rowerowy, który przeszedł do historii, należy również do tego wynalazcy. Podczas jazdy potrącił dziecko i za spowodowanie wypadku musiał zapłacić pieniężną rekompensatę w wysokości 5 szylingów.
Za sprawą Francuza Pierre'a Michaud nastała epoka rowerów wysokich, czyli velocypedów. Rowerzysta za pomocą pedałów wprowadzał w pojazd w ruch. Drewniane koła były opasane obręczami ze stali. W celu uzyskania większej prędkości zaczęto powiększać przednie koło i zmniejszać tylne. Ten rodzaj pojazdu nazywano już bicyklem. Był to pojazd bardzo niewygodny i niebezpieczny, ponieważ rowerzysta zasiadający wysoko często z niego po prostu spadał. W 1879 roku angielski wynalazca Harry John Lawson skonstruował rower z napędem łańcuchowym na tylne koło. John Starley dokonał dalszych zmian w konstrukcji roweru. Wyposażył go w równe koła oraz ramę w kształcie czworokąta. W 1885 roku zaczął produkować pojazdy pod nazwą rower, które stały się bardzo popularne. W 1888 roku weterynarz John Dunlop wynalazł pneumatyczne ogumienie, które opatentował 2 lata później, w 1890 roku. Natomiast przekładnia planetarna została wynaleziona i opatentowana na początku XX wieku. Lekkie ramy rowerowe wprowadzono już w 1920 roku. Można powiedzieć, że w zasadzie od tego czasu rowery nie uległy szczególnym zmianom. Zmieniły się przede wszystkim materiały, z których są wykonywane. Obecnie standardowe rowery robione są ze stopów aluminium, a także ze stopów kompozytowych czy tytanowych. Warto przypomnieć, że pierwszy wyścig kolarski odbył się w Anglii w 1878 roku, a pierwszym człowiekiem, który na rowerze odbył podróż dookoła świata, był Amerykanin pochodzący z San Francisco. Podróż rozpoczął w 1884 roku, a zakończył w 1886. Ponieważ ludzie lubią podejmować wszelakiego rodzaju wyzwania, niektórzy śmiałkowie pokusili się o bicie rekordów za pomocą roweru. I tak, na przykład pewnemu rowerzyście udało się przejechać po zboczu wulkanu z prędkością dochodzącą do 165 km na godzinę, a w Indonezji na jednym rowerze jechało aż 19 osób. To jeszcze nic, bo znalazł się śmiałek, który stał nieruchomo na rowerze bez podpórki przez 10 godzin. Natomiast inny rowerzysta w ciągu 3 godzin pokonał 3461 stopni schodów. Niejedną osobę zadziwi też wyczyn człowieka, który przejechał tyłem ponad 60 km w czasie 5 godzin 9 minut, dodatkowo grając na skrzypcach. Jako ciekawostkę można także podać, że najdroższe rowery osiągają zawrotne ceny tylko dlatego, że są skonstruowane z ram, na przykład z metali szlachetnych, takich jak ze złota. Często są również ozdabiane kryształami Swarovskiego. Kierownice posiadają uchwyty z kości słoniowej, a siodełko robione z najdroższych gatunków skóry. Trzeba podkreślić, że trudno jest przecenić dobrodziejstwo wynikające z jazdy na rowerze. Naukowcy potwierdzili, że ludzie jeżdżący regularnie na rowerze rzadziej chorują na cukrzycę, choroby układu krążenia czy nowotwory. Badania przeprowadzone w 2013 roku w Australii wykazały, że rowerzyści seniorzy mają lepiej rozwinięty zmysł równowagi oraz mocniejsze mięśnie nóg niż ich rówieśnicy nie jeżdżący na rowerze. Światowy Dzień Roweru przypada na 3 czerwca i został on ustanowiony przez ONZ. Należy też wspomnieć, że do ustanowienia tego święta przyczynił się w znaczącym stopniu były kolarz polskiej kadry olimpijskiej profesor Leszek Jan Sibilski. Warto również dodać, że 10 czerwca także obchodzimy Światowy Dzień Jazdy na Rowerze. Tylko że nago.